Witajcie, Paraguay Live. Jak zwykle serdecznie Was pozdrawiam z Paragwaju. Dzisiaj, no, środek zimy, ale nie widać, w krótkich rękawkach i pogoda jest dosyć fajna. W przyszłym tygodniu ma się trochę ochłodzić, ale póki co jest trochę zachmurzone, ale jest ponad 20 stopni, więc nie ma co narzekać. Dzisiaj porozmawiamy o ziołach i o yerba mate. Mamy wiele pytań, zarówno telefonicznie, jak i poprzez e-mail. Jak parzyć, w sumie, no nie mogę powiedzieć prawidłowo, bo sądzę, że nie ma takiego pojęcia prawidłowo parzyć yerba mate. Każdy to robi według własnego uznania, według własnego gustu. My również, czy Paragwajczycy również. Dlatego to, co jest ważne, to, co chciałem Wam dzisiaj pokazać, przedstawić, jak ja osobiście, czy jak większość z nas Paragwajczyków, w sumie jestem Polakiem, ale mieszkam tu już 15 lat, przygotowujemy yerba mate wraz z ziołami. To znaczy, muszę zaznaczyć, że tak, to co do tej guampy wrzucam, tak, to znaczy guampa, ten pojemnik, szklaneczka w tym przypadku, czy guampa, tą yerbę kupuję. Na ogół jest ona klasyczna, czyli bez jakichś smaków, nieraz to biorę z miętą, ale to też nie ma znaczenia według Waszego uznania, Waszych smaków. I potem do termosu wrzucam zioła, które potrzebuję. Jeżeli mam nadciśnienie, wrzucam inne zioła. Jeżeli mam problemy z żołądkiem, wrzucam inne. Jeżeli mam inne problemy, wrzucam inne. I tak dalej, i tak dalej. Także każdy z Was może sobie, że tak powiem, własną mieszankę przygotować, z której będzie zadowolony. Jeżeli lubicie gorzkie, przygotujcie gorzkie. Jeżeli słodkie, to słodkie. To nie ma z tym żadnych problemów. Także dziwię się, że niektórzy mówią, a mate mi nie smakuje. W sumie nie ma takiego powiedzenia, bo na pewno można sobie tak przygotować, że Wam będzie smakować. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak się wylęczyłem właśnie z kamieni nerkowych i jakich ziół do tego używałem. I muszę stwierdzić, że jest sprawą też istotną, że według tego w sumie w cudzysłowie przepisu, tak, czy tej metody, możecie przygotowywać różnego rodzaju zioła. Wasze zioła, które kupicie w sklepie, oczywiście nie z chemią, tylko albo z łąki gdzieś, albo pojedziecie do babci, albo pojedziecie gdzie indziej na wieś, albo kupicie w sklepach ekologicznych. Jest wiele możliwości nawet w Polsce, żeby odpowiedniego rodzaju zioła kupić i je w podobny sposób przygotować. Także zapraszam na film. Jeżeli to Was interesuje, zostańcie z nami i zapraszam na film. I tak wygląda Acederilia makishi po guarani. Mówi się też rompe piedra, czyli praktycznie rozłupuje kamienie. O, tak to wygląda. O, praktycznie łapiemy. I tak to wygląda. Także to są dość małe roślinki i termin, że tak powiem, już mija. Wiecie, to są takie cienkie korzenie, ale efekt jest super. Dlatego tutaj o, taka dobra garść wystarczy nam na termos. No, po uprzednim wypłukaniu, tak to wygląda, rzucamy do moździerza. To w tym przypadku, widzicie, jak to wygląda, wrzucamy do starego roboczego termosu. Nie zawsze trzeba mieć nowe rzeczy, ale funkcjonuje. I tu mamy, co tu jest? Guampa, tak? No zwykły, jeszcze trzeba tylko przemyć. Zwykła szklaneczka. Zaraz Wam pokażę, tak? Tutaj, jak widzicie, mamy nasz stary termos. W środku są już zioła. I tutaj zagotowaliśmy wodę. I po prostu, tak jak wcześniej mówię, ani palca nie wkładam, tym bardziej termometru. Dlatego po prostu czekam troszkę, no, aby wyparowało i zalewam do pełna.
termos. Tutaj, o, do naszej głampy w cudzysłowie, widzicie, zwykła musztardówka funkcjonuje też. Także nie ma tu co robić problemów, to jest bombilia, malutka, fajna, nie ma problemu z tym żadnych. Tutaj wrzucam naszą szklaneczkę, oszczędnie, tak jak to robotnicy robią. Ważne, żeby pić zioła, a nie żeby wydawać setki złotych na sprzęt. Myślę, że ludzie mi wybaczą. Dobra, tutaj czy wrzucicie, powiedzmy sobie, połowę, czy jedną trzecią, czy trzy czwarte, to już jest według waszego uznania, według waszego gustu i smaku. Ja to robię tak, o, jedną ręką muszę nagrywać. Robię to mniej więcej tak, żeby się trochę ustawiło. Nie za bardzo chcę, widzicie. Tu wrzucam bombilię i tak to mniej więcej całość wygląda, ale proszę, nie przywiązujcie do tego jakiejś wielkiej wagi, bo naprawdę, czy zrobicie trochę mniej, czy więcej, czy tu wrzucicie inne zioła do termosu, czy tu inną yerbę, to nie ma to żadnego znaczenia praktycznie, to jest według waszego uznania i według waszego smaku i gustu. Tu widzicie, wlałem trochę zimnej wody i czekam, aż ta woda wciągnie. Oczywiście nie mieszam tego, bo potem wam się cała ta bombilia zapcha. Niektórzy używają bombilii jako łyżki, także broń Panie Boże, lepiej tego nie róbcie. Także sądzę, że jak to w spokoju zostanie, to jest dużo lepiej. No i po tych wszystkich zabiegach, jak widzicie, z naszą bombilią, jako szklaneczka, siadamy sobie wygodnie w ogrodzie. Jeżeli ktoś ma, jeżeli nie, to na balkonie, jeżeli nie, to w domu, nie ma to żadnego znaczenia. I co robimy? Delektujemy się zarówno yerba, jak i ziołami. Trzeba uważać, bo jest gorąca. Nie wrzątek, ale gorąca. Termometru nie mam, ale sądzę, że tak 75-80 stopni jest. Ale wierzcie mi, w Paragwaju nikt tego jeszcze nie mierzył. Siorpanie jest ważne. Także tym miłym akcentem chciałbym się z wami pożegnać. Serdecznie dziękuję za wasz czas, za oglądanie filmów. Mam nadzieję, że wam trochę pomogłem. I naprawdę, wierzcie mi, to nie jest istotne, jak to robicie. Ważne, żeby z zadowoleniem to robić. Ja? Żeby być przekonany o tym. Szukajcie ziół, kupujcie zioła, bo to jest ważne. I widzicie, nawet ze zwykłej szklanki można zrobić głampę. Bombilię pijecie i to używacie w sposób super. Ja, jeżeli chodzi o to zioła, byłem zadowolony z kamieniami praktycznie. Do tej pory tyle lat nie mam problemu. Dlatego używajcie, piszcie w komentarzach, zadawajcie pytania, dajcie oczywiście lajki, siorpcie. No może to nieładnie. Tak, tu się robi, nikt z tym nie ma problemu. A więc do następnego razu nie zapomnijcie podzielić się waszymi wiadomościami tym wideo. Również na Facebooku, Twitterze, Instagramie i innych mediach socjalnych. Na pewno wiele osób jest zainteresowane, jak parzyć. Nie mówię prawidłowo, jak się u nas parzy yerba mate, tak? Czy zioła. Także można je równie parzyć w termosie, jak i tutaj, że tak powiem, w tej głampie, jakakolwiek by nie była, to, co się kupuje w sklepie. Tak? Czyli trzymajcie się na razie. Tym miłym akcentem dziękuję za oglądanie. Do następnego.